Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Witam Was, słuchajcie, po weekendzie. I powiem Wam, że weekend był bardzo udany. Nawet nie wiem, na czym skończyłam vlogować, ale tak jak wiecie, byli u nas znajomi. Zrobiłam kotyczpaja, zrobiłam jeszcze jedną potrawę, bo słuchajcie, było to kisz. I dawno w ogóle nie robiłam kisza i miałam wrażenie, że w ogóle wyszedł dobry. Przełamałam go ostrymi papryczkami, no, więc był naprawdę fajny. Zostało nam jedzenia na tyle, że jeszcze wczoraj, słuchajcie, mieliśmy z tego obiad, jeszcze Artur wziął do pracy, więc, bo wiecie, zrobiłam po prostu dużo, dwie blachy. I się zastanawiam, czy w przyszłym tygodniu też nie powtórzyć tego, bo naprawdę jakoś tak dobrze to mi weszło i wyszło, i weszło później, jeśli chodzi o jedzenie. Artur też mówił, że było to pyszne, dwie zupełnie różne rzeczy i mu bardzo smakowało. I słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, bo ten weekend był dosyć udany i bujny, ale może postawię tak tutaj. Może postawię tak telefon i chwilę sobie porozmawiamy. Słuchajcie, no i mamy poniedziałek, jest po weekendzie. Tak jak mówię, spotkanie bardzo udane, żeśmy naprawdę posiedzieli długo. Przez to wczoraj, no ja powiem Wam szczerze, że nic ciekawego nie robiłam, odpoczywałam bardziej, obiad miałam z głowy, to była naprawdę fajna, ale leniwa niedziela. I od dzisiaj, no to trzeba się troszeczkę wziąć. Po pierwsze, ekspres się popsuł, nie wiem, czy wspominałam. Rozkręcił go Artur i skręcił, okazało się, że dalej nie działa. Dzisiaj go chyba rozkręci kolejny raz, musi upewnić się, jakiej części brakuje, która się popsuła. Ma pewne przypuszczenia, ale chce się upewnić, ponieważ jak musiałby wymienić całą część, to musiałby wydać na nią 70 chyba euro czy funtów. A jeśli to jest tylko część tej części mniejsza, to wtedy jest to koszt 12 funtów, oczywiście plus przesyłka. Więc wiecie, no jest to duża różnica. Na każdą część naszego ekspresu nadal da się wymienić, to jest super. Więc musi jeszcze raz rozkręcić, ale ja ubolewam, bo słuchajcie, piję kawę inną. Oczywiście parzę sobie w zaparzarce sypaną kawę, bo ja nie lubię kawy, słuchajcie, rozpuszczalnej. Dla mnie to w ogóle nie jest kawa. Jest dla mnie gorzko kwaśna, jakoś siada mi na żołądku, nie lubię. No, po prostu tak mam. Kiedyś piłam, było ok. Bardzo dawno temu, jeszcze jak pracowałam w Warszawie, to nieraz piłam, słuchajcie, kawę z taką sypaną 3 w 1 cappuccino. Dzisiaj nie jestem w stanie czegoś takiego wypić. Więc tak jak mówię, ubolewam, że nie mam ekspresu, tylko muszę parzyć kawę. Nie jest to dla mnie już to samo, ale no, słuchajcie, tak się dzieje, że się czasami coś psuje, no i niestety. Dobra, co dalej? Łazienkę dzisiaj uda mi się Wam pokazać, bo już, tak jak Wam mówiłam, jest praktycznie skończona, nie będziemy na razie chyba więcej nic nam robić. Wieszak, który potrzebuję jeszcze dokupić, kupię przy okazji, a nie tak na siłę, żeby Wam po prostu pokazać. Dalej, dziewczyny wróciły dzisiaj do szkoły, jest poniedziałek, powiem Wam, że dzisiaj jakieś straszne wiatry u nas zapowiadali, w tym momencie nie wieje w ogóle, są chmury, przebija się słoneczko i tak wiecie, na zmianę i powiem Wam, że wczoraj było okropnie, w sobotę średnio, ta pogoda jest taka no... Chłodno jest, słuchajcie, już był moment, że było 13 stopni, a teraz znowu 7, noce po 2,5, po 3. Wolałabym, żeby było cieplej, no ale jeszcze chyba nie jest to ten moment. Mianowicie jeszcze powiem Wam, że wczoraj zapowiadali nawet śnieg u mnie w dzielnicy, ale nie było tego śniegu, ale zapowiadali. I to jest właśnie ten moment w ciągu roku, kiedy bardzo blisko marca, ja tak kojarzę właśnie początek marca, koniec lutego, do połowy marca zdarzało się, że spadł tutaj śnieg, gdzie wcześniej już była ładna pogoda. Wiecie, kwitną żonkile, widziałam już pąki magnolii na drzewach, jak jechałam przez miasto, inne jakieś drzewka, nie wiem jakie to drzewka, czy to wiśnia, czy to coś, już zaczyna tam, wiecie, kwitnąć, ale jeszcze potrafi spaść śnieg. I to nie jest kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, tylko jak widać koniec lutego, marzec tu w UK. Dobra, następny temat. Słuchajcie, opowiadałam Wam w poprzednim filmie na temat edukacji w UK trochę i powiem Wam, że tego samego dnia Matysia przyniosła buklet i mamy możliwość wyboru przedmiotów, których będzie się uczyła i będzie je zdawała na GCSE. No i słuchajcie, przejrzałyśmy te foldery, wzięła dla mnie jeden, jeden dla siebie, ja oczywiście jej nie narzucam, ale mówię, co ja bym na przykład wybrała, jak to widzę, Artur jej mówi, co on by wybrał. I pokażę Wam może później, co jest do wyboru, bo ktoś napisał, że o, myślałam, że u Was w UK to tak bardziej precyzują dzieciom tą naukę niż w Polsce. I słuchajcie, tak, rzeczywiście bardziej jest to sprecyzowane i bardziej idzie się w jakimś
jakimś określonym kierunku, ale nadal uważam, że to, że wiecie, możecie wybrać jakiś przedmiot artystyczny, to nadal fajnie by było, jakby było pokazane rodzaje prac, jakie można wykonywać. O to mi chodziło bardziej, żeby stricte pokazać, gdzie można pracować po tych kursach i wybranych przedmiotach do zdawania. Ja wiem, że w college'u jest to już bardziej sprecyzowane, ale tak jak mówię, tutaj też już dziewczyny mają możliwość wyboru. Dziewczyny, Matylda, bo Lila jeszcze chwilę, chociaż ona też dorwała ten folder i przyglądała się przedmiotom, jakie będą do wyboru, bo chodzi do tej samej szkoły, więc to samo będzie miała do wyboru. A są tam różne przedmioty. Jedna z widzek czy dwie napisały mi, co wybrały jej dzieci. Czy u nas będzie podobnie? Raczej nie, raczej trochę inne przedmioty mat interesują, no ale wiecie, właśnie na tym to polega, że idziemy w kierunku, w którym kogoś coś interesuje. Powiem Wam szczerze, że Matylda bije się z myślami co do chyba wyboru, bo z jednej strony widzi takie przedmioty, żeby poszła i one opłaca się po prostu na nie iść, w miarę ją interesują, ale obawia się, że będzie miała bardzo dużo nauki, a inne wybiera takie, które stricte są dla niej łatwiejsze, ale po prostu dają jej możliwość takiego, wiecie, przyjemnej nauki, ponieważ ją interesują. No zobaczymy, co ona wybierze. Dobra, zabieram koty i słuchajcie, zobaczymy, co dalej. Ja już wiem, co... A, i jeszcze jedna rzecz. Wyobraźcie sobie, że macie gości na weekend. Wyobraźcie sobie, że zbieracie cały ten bałagan w sobotę w nocy, w niedzielę wstajecie, chcecie włączyć zmywarkę. Nie, ja już w nocy w sobotę chciałam włączyć zmywarkę, bo ja tak mam, że po gościach potrafię posprzątać w środku nocy i jeszcze chcieć wstawić zmywarkę, żeby rano wchodząc mieć w miarę porządek w tej kuchni. Oczywiście nie jest to zawsze taki porządek, bo wiecie, dużo jest tych naczyń i nadal nie jestem w stanie wstawić ich wszystkich do zmywania, ale chciałam wstawić zmywarkę. Wkładam rękę, wiecie, w torebkę od tabletek i okazuje się, że nie mam nawet jednej tabletki. Nie zauważyłam, bo była za proszkami w szafce pod zlewem, pod zlewem i okazało się, że ja nie mam żadnej tabletki, a wczoraj nikt z nas nie jechał do sklepu, bo nikomu się po pierwsze nie chciało, po drugie nawet chcieliśmy zamówić te tabletki online, wiecie, z Uber Eatsa, ale okazało się, że z miejsc, które możemy zamówić, są 3 razy droższe, więc ja mówię, dobra, zostawmy to, wstawiłam to zmywanie z samą, słuchajcie, wodą, żeby po prostu nie było takie brudne, żeby tam zapach się nie wydobywał. Zaraz mi ktoś napisze, przecież mogłaś pozmywać ręcznie. Mogłam, ale jest tego bardzo dużo i mi się zwyczajnie wczoraj nie chciało tego robić. Więc jadę albo idę, jeszcze nie wiem, może spacer zrobię. W każdym razie trzeba załatwić tabletki i jeszcze parę rzeczy chcę kupić. No i tak to wygląda w tym momencie, że stoi zmywanie w kuchni, jest mega harmider, bałagan, a ja go muszę ogarnąć. Mam na to czas, więc super. Okej, słuchajcie, ja już jestem gotowa. Przed wyjściem z domu włączam jeszcze Honey. Niech tutaj przejedzie. Przed chwilą, słuchajcie, wstawiałam pranie i wiecie, co zrobiłam? Wysypałam proszek do prania na podłogę w kuchni i musiałam wyciągnąć drugi odkurzacz, takie wiecie, normalne. No i co się okazało, że musiałam odkurzać. Świetne jest to, jak macie gdzieś wyjść, właśnie już wychodzicie i Wam się coś wysypuje. A mi ostatnio tak, wczoraj płatki kukurydziane Matyldy i Lili, a dzisiaj proszek do prania. Z proszkiem trochę gorzej, wiecie, płatki to jakoś tak łatwiej było pozbierać. No, a proszek się rozsypał na maksa, trzeba było szybko zebrać, zanim, wiecie, Bruno pomyśli, żeby w ogóle polizać coś takiego, bo on ma naprawdę dziwne pomysły czasami. No i słuchajcie, ja wychodzę, ubieram się sportowo, ponieważ do sklepu. No, także zbieram się, trochę poogarniałam, wrócę i nastawię zmywarkę, już się nie mogę doczekać. Pranie wstawione, zaczynamy poniedziałek. All the way. I słuchajcie, już po zakupach powiem Wam, że mam takie przemyślenie, że wiecie, Anglicy jak robią zakupy i ogólnie, to oni jak się poruszają, w tym ogólnie był wyraz poruszają się, to jest coś takiego, że oni robią to na spokojnie, pomalutku, nigdzie się nie spieszą, gdzie mnie czasami, słuchajcie, moja mentalność polska wychodzi i ja po prostu... Ja nie chodzę, ja czasami podbiegam, wiecie, idę szybkim tempem i czuję się czasami, dajcie mi znać, czy wy też tak macie,
taka troszeczkę bym powiedziała zirytowana, jeśli ktoś tak, wiecie, zamula na drodze i po prostu stoję i czekam, żeby ta osoba szybciej albo przepuściła. Oczywiście nie robię min, nie zwracam uwagi, ale mówię wam, co czuję jakby wewnętrznie. I to wynika z tego, ja zauważyłam, że my, Polacy, szybciej działamy, szybciej się poruszamy, szybciej chodzimy i nawet moje dziewczynki szybciej chodzą niż ja widzę na przykład dziewczynki angielskie czy młodzież angielska i też się często irytują, że ktoś na przykład tak zamula, powiedzmy. No i w sklepie jest to częste, że na przykład, wiecie, w poniedziałki, tak jak teraz ja byłam, jest dużo starszych osób na zakupach, no to już wiadomo, że oni robią w swoim tempie, pomalutku, spokojnie, im się nigdzie nie spieszy. Ja natomiast, no może nie spieszy mi się, ale wynika to właśnie z mojej jakiejś tam przyzwyczajeń przez wiele lat, że działam szybko. I przy kasie dzisiaj tak wyciągam te rzeczy, wyciągam, słuchajcie, przekładam później, pakuję biegiem do torby, żeby, wiecie, się wyrobić. Pan przede mną na luzie, wkłada sobie do tej torby, uśmiecha się, coś sobie pogada, a ja stoję i tak już myślę, wiecie, żeby się pospieszył, nie? I powiem wam, że pani do mnie taka, a i za mną była taka staruszka i mówi do mnie, spokojnie, nie musi się pani spieszyć, no nie? I tak mnie to rozbawiło, że nawet ktoś z zewnątrz widzi, że jestem taka bardziej narwana, nie robię czegoś pomału, tylko raz, dwa, trzy i dwa razy mnie stopowała, żebym wolniej. Tylko, że wiecie, ja nie potrafię, po prostu nawet mieszkając tu prawie 10 lat, nie nauczyłam się tego, żeby być taka powolna. Może odrobinę, słuchajcie, zmieniłam się już, może tak nie pędzę w jakimś tak, w jakichś różnych aspektach życia. Może rzeczywiście troszkę spowolniłam, ale jeśli chodzi właśnie stricte o załatwianie spraw na mieście, jakieś zakupy, coś w tym stylu, no to zdecydowanie chcę wam powiedzieć, że działam szybko i najchętniej to bym wszystkich wyminęła i stała pierwsza w kolejce. Wiem, że to może nie jest dobre, na pewno nie jest dobre, ale no tak już jest. Muszę nad tym, słuchajcie, popracować. Nie będzie tak widać i czy nie zleci mi telefon, to się okaże. Słuchajcie, wróciłam, szybciutko wam pokażę, co kupiłam. Akurat pralka... Aha, Bruno próbuje wylać wodę, słuchajcie. Co robisz? Dzień dobry, może byś powiedział, a nie już chcesz wylewać wodę? Już wylał wodę, słuchajcie, pewnie jak mnie nie było, bo jest pusto. Chcesz pić? Czy wylewać? Powiedz. Przyznaj się. Przyznaj się publicznie, no. Jesteś totalnie bezkarny, co? Ojej. A gdzie rabulek mój? Przed chwilą tu był. Dobra, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że wpadłam do... Zostaw to, Bruno. Wyobraźcie sobie, że wpadłam do domu i pierwsze, co zrobiłam, to umyłam okno w... właśnie tu, gdzie stoję w kuchni, ale od zewnątrz, bo nie pada chwilowo i od razu poszłam na ogród i umyłam od zewnątrz w salonie. W tym tygodniu planuję umyć od środka, a ponieważ pewnie będzie padało na 100%, pewnie na pewno, no to stwierdziłam, że umyję dzisiaj, póki nie pada. Zawsze to trochę, wiecie, będą czystsze, bo ten deszcz też jest nieraz brudny. Dobra, szybko co kupiłam, muszę wstawić zmywarkę. Jajka, dużo jajek, będę robiła naleśniki, nie, krokiety z pieczarkami, jajkiem i serem żółtym i chcę je zamrozić, bo potrzebuję troszeczkę właśnie pomrozić jedzenia. O tym dlaczego, to już wam powiem później, może w kolejnym filmie. W każdym razie dalej mam pieczarki i pomidorki, bo ładnie dziewczynki zjadły ostatnio. Sałatkę sobie Lila robiła, nawet dwie, więc dosypuję brakujące rzeczy. I dokupiłam i dosypałam do pomidorów. A tutaj mamy kolejne opakowanie pieczarek, cebulka, bo się kończy. To są takie, wiecie co, brakujące zakupy, bo my robiliśmy zakupy w czwartek i w sobotę. Następnie sałata lodowa, to też takie właśnie braki. Nie wydałam dzisiaj dużo, no bo ostatnio wydaliśmy no dużo, więc dzisiaj już mniej, jakieś około 30 funtów. Następne rzeczy do mycia zmywarki, bo już mi się skończył taki środek jeden, do WC, tam z tyłu do pojemnika, bardzo to lubię, sól, bo pomału widzę, że mi się kończy, worki na śmieci, bo też słuchajcie, mi się kończą. Kolejna rzecz to wzięłam tabletki do zmywarki i słuchajcie, wzięłam nabłyszczacz. Stwierdziłam, że może spróbuję teraz jeszcze użyć po tym wyczyszczeniu zmywarki nabłyszczacza, a nie tabletki z nabłyszczaczem. Chociaż te, co kupiłam, to są tabletki 3 w 1, czyli zawierają jakiś tam nabłyszczacz, ale wydaje mi się, że to będzie lepsze. I jeszcze jedna rzecz z chemii, to wzięłam taki środek do czyszczenia dywanów i chcę ten wełniany dywan, tylko nie chcę, żeby, wiecie, to było za ostre, ponieważ wełna ma to do siebie, że ona troszkę wychodzi, więc stwierdziłam, że spróbujemy delikatnie wyczyścić, bo parę miejsc jest pobrudzonych, szczególnie właśnie jak są imprezy, wiecie, coś spadnie na ten dywan. No i tu wzięłam czosnek i wzięłam majeranek, udało mi się znaleźć, bo tylko jedyny i tylko z tej firmy. I pomyślcie, że to
To kosztowało 2 funty. Majeranek 2 funty, czyli ponad 10 zł. A z tej firmy, ponieważ to jest taka tańsza firma, czosnek kosztował funta. Duża różnica. Chciałam z tej firmy też majeranek, bo co to w sumie za różnica, ale niestety nie było. I ostatnia chyba rzecz, czy przedostatnia, to jest mąka. Mam, ale chciałam zapas i słuchajcie, wzięłam z takim budyniem pączki. No i to są wszystkie zakupy. Teraz słuchajcie, widzę, że chłopaki moje, czyli Rabuś i Bruno, świetnie, słuchajcie, ogarnęli nową kuwetę. Tędy Rabunku się wychodzi, tędy, zobacz, Rabuś, Rabuś, mówię, świetnie ogarnęli, a właśnie Rabuś, tu, kochany Rabuś, tu, kicić. Rabuś jeszcze, wiecie, próbuje wychodzić drzwiczkami, którymi wchodzi, a ta nowa kuweta ma tak, że wchodzicie dołem, a wy wychodzicie górą i on próbuje, Bruno mu próbuje pomóc otworzyć. Nie, Rabunku, nie tędy, górą musisz wyjść, kochany. O, już widzi teraz. Brawo, Rabuś, brawo! Dobry kiciusz, brawo! Muszę go, słuchajcie, pochwalić, bo naprawdę na koty zauważam, że działa, jakie chwale, bije brawo. I jak coś zrobią dobrego, to tak wszyscy, cała rodzina im zawsze bije brawo. Dobra, słuchajcie, robię sobie śniadanie, zapakuję zmywarkę, pewnie później drugą. I siadam chwilę do komputera, zaczynam montować dla Was vloga, ale nie wiem, czy ten materiał wejdzie, czy jeszcze nie. Pokażę Wam łazienkę. Zaraz pewnie się troszkę światło zmieni, bo się lampa włączyła. I słuchajcie, wzięłam szerokokątne, żebyście mogli lepiej może zobaczyć. Więc tak, tutaj powiesiłam taką makramę po to, żeby, słuchajcie, było cieplejsze wnętrze, ale też po to, żeby nie brudzić białej ściany, więc stwierdziłam, że taka makrama może być fajna. Dywanik zamiast chodniczków, bo mega nam pasował do tych mebelków. I od wejścia widzicie, tutaj był grzejnik, więc tutaj jest po prostu taka podłużna szafka, która nie zajmuje dużo miejsca. Tutaj, słuchajcie, są półeczki dwie powieszone i na nich jakieś tam mydełko, świeczka, bomba do kąpieli, na górze taki statek, który mamy już wiele, wiele lat, pamiątka. I tutaj jest ten lampion, który widzieliście, że kupiłam. Na początku go postawiłam przy wadze tutaj, ale jednak wiecie co, on jednak tak wysoko wyglądał fajniej i bardziej pasował. Może tak Wam pokażę. I dalej mamy ten obrazek. Pewnie pamiętacie, że miałam powiesić tutaj inny obrazek i był taki plan, ale nie kupiłam antyramy, tylko po prostu obraz, więc stwierdziłam, że ten obraz tutaj pasuje. Zobaczcie, i do półek pasuje, i obramówka pasuje, i do tych kwiatków. Całkiem fajnie się prezentuje. I teraz tak, co mamy dalej? Mamy te półeczki, tu przy półeczkach widzicie jakieś już, no i tutaj jak widzicie przy tych półeczkach, żeśmy z Arturem jakieś ozdoby wybrali, po prostu tak, żeby ocieplić wnętrze, tutaj jakiś kwiatek, tutaj mam przepiękną świeczkę Rituals, ona cudownie pachnie, jest to też taki, widzicie, zarys kobiety jak tutaj, w łazience pasuje, tu jest świeczka, przepiękna. W tych słoiczkach powkładałam waciki i po prostu patyczki. Wydaje mi się, że to jest najbardziej tak potrzebne, wiecie, przy umywalce. Następnie tam na górze macie kolejny taki mały czarny lampion, świeczka i kwiatek i taki suchy. Tutaj mamy zrobioną półkę, bo tu była zwykła taka biała, więc z tego samego tworzywa, co też tu. O, tego Wam nie pokazałam, że zamiast na papier toaletowy standardowy uchwyt, to po prostu półka. Dzięki temu można położyć jeden papier, drugi, albo oprzeć coś, co potrzebujecie w danym momencie, na przykład telefon. Ale to przejdziemy zaraz tam. I z tego wszystkiego to jest to samo tworzywo. Tutaj widzicie, też nie naćkałam, że tak powiem, dużo rzeczy, bo tutaj mi weszło trochę chemii, trochę kosmetyków. I po prostu tyle rzeczy na razie stoi tutaj na tej szafce. Ręczniczek, kupiłam dwa takie ręczniczki do rąk, żeby też pasowały. Tak jak mówiłam, ta półka, nie ma szafki pod zlewem, pod umywalką, ponieważ bardzo ciężko było ją dobrać. Kupiliśmy dwa takie same, jak widzicie, do czyszczenia WC i kosz na śmieci taki sam, po prostu żeby pasowały do siebie i do reszty. No i tutaj po prostu, słuchajcie, jak widzicie, były tylko te dwa kafelki, tak zostało, a to dobrane jest według mnie pod to, no dosyć idealnie, bo pasuje. No i jest lustro, o którym Wam mówiłam, że czekaliśmy najdłużej, ponieważ chcieliśmy, żeby właśnie pasowało do całości. Myślę, że wiecie, jaki tutaj był zamysł. No i tutaj jest oświetlenie tego lustra, myślę, że całkiem fajnie. I można też przycisnąć dłużej i ono się albo będzie przyciemniało, teraz się przyciemnia, albo słuchajcie, dłużej przytrzymujecie i się rozjaśnia. Tutaj jest, żeby szyba, jejku, lustro nie zachodziło, czyli po kąpieli wciskacie i macie podgrzewanie. I słuchajcie, fajnie wygląda właśnie, jak się włączy to lustro.
i ten lampion, żeby wziąć tutaj kąpiel. Co tu więcej? No tak jak widzicie, dywanik i tak dalej. Tutaj na wannę dokupiliśmy takie czarne coś. Po prostu można sobie coś postawić, jak się kąpiecie. Tam taki uchwyt czarny pod prysznicem. I jeszcze chcemy tutaj po długości taki czarny na właśnie jakieś płyny i tak dalej. Zaczepiliśmy też dwa takie uchwyty na ręcznik tutaj, wiecie, przy wannie. I drugi uchwyt to jest taki sam uchwyt, tego typu tutaj na ręczniczek. Obracamy się, ja tu słuchajcie, obrócę się, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Ta łazienka nie jest duża, jak widzicie, więc trzeba było kombinować. I następnie mamy tak, też zamontowaliśmy taką samą półkę jak ta tutaj i jak ta tutaj, wiecie, żeby i jak te półki na górze i tam położyliśmy dwa ręczniki, jak ktoś będzie chciał, potrzebował na przykład z gości albo coś w tym stylu, papiery toaletowe, myślę, czy nie dać tutaj, słuchajcie, koszyczków, żeby tych papierów nie było widać, wydaje mi się, że byłoby fajniej, na razie stoi tak jak stoi i właśnie mówiłam Wam, że jeszcze ten wieszak wymienimy na czarny, bo jednak wszystkie tutaj, większość właściwie tych uchwytów jest czarnych i tutaj jeszcze jest, oprócz grzejnika, żeby może tak nie wieszać nic na grzejniku, żeby tak nie wyglądało, może niestetycznie, to jest po prostu ta drabinka. Muszę jeszcze tą drabinkę pod spodem, bo ona miała podklejenie, ale słuchajcie, nie działało, więc tutaj sobie po prostu można powiesić swój ręcznik. No i są jeszcze takie półeczki, także słuchajcie, nic jakiegoś wielkiego, a łazienka nabrała takiego, widzicie, vibe'u, o, może tak Wam pokażę, takiego bardziej, bym powiedziała, klimatu ciepłego. I wygląda troszeczkę, jakbym powiedziała, jak pokój, słuchajcie, można się tutaj dobrze zrelaksować. Ja jeszcze teraz zapalę oświetlenie, lampion i zrobię Wam taką przebitkę, jaki tu jest klimat wieczorem. Jak jest za ciemno, a się kąpię, to oczywiście można włączyć jeszcze ten lampion, ten już jest na świeczkę, tu jest świeczka. I tu też jest, słuchajcie, świeczka, żeby było jeszcze bardziej przytulnie. I to wszystko w sumie, słuchajcie, tak żeśmy niewielkim kosztem zmienili tą właśnie łazienkę, żeby tu było przyjemniej. Teraz chciałam Wam pokazać z oświetleniem. Wyłączyłam lampę, bo lampa by się włączyła i od razu byście widzieli inny ten. I tak jest podświetlone to lustro. Tutaj jest ten lampion i on jest fajny, bo słuchajcie, zobaczcie, on tam cały czas mruga. Więc też fajnie to wygląda i tak jak mówię, jak jest za ciemno, to oczywiście można tutaj właśnie wyregulować to troszeczkę o na jaśniejszy kolor, ale nawet teraz mi widać, mogłabym tak, słuchajcie, vlogować. Naprawdę jest, słuchajcie, całkiem fajnie, dla nas wystarczająco, my lubimy taki klimat. Wchodzę, słuchajcie, do kuchni, rano odkurzałam. To jest ta kuweta, którą wymieniłam i Bruno oczywiście wylał znowu wodę. Dzisiaj po raz, słuchajcie, trzeci, jakbyście pytali. I on brudzi te pojemniki, skacze po nich. No normalnie, łobuz z niego jest niesamowity. A ja chyba sobie, słuchajcie, robię przerwę na pączka. Może nie powinnam, ale no wiecie, no nie powinnam, a i tak go wezmę, bo kupiłam, więc chodzi za mną po prostu taki pączek. Ale jest przepiękne słoneczko, wow! No trzymajmy kciuki, żeby ta pogoda się utrzymała. Brunuś, jeździ Jessiczka, jeździ. Zaczepiałeś się przed chwilą, widziałam. Patrzysz na nią, gdzie ona tam jeździ, pod łóżko wjeżdża. Cześć moi drodzy, witam Was mega, mega serdecznie. Słuchajcie, mamy nowy dzień. Jestem w kuchni, będę robiła sobie śniadanie. A po śniadaniu, słuchajcie, dzisiaj czas na mycie rolety w kuchni i okna od wewnątrz. Wczoraj Wam mówiłam, że myłam okno od zewnątrz w salonie i w kuchni, dzisiaj chcę to zrobić od środka. No i tu w kuchni jest najgorzej, bo wiecie, tu są szafki kuchenne, tu jest zlew i po prostu będę się wspinała. Ale najpierw umyję roletę, potem ją podniosę do góry, potem dopiero umyję okno, muszę pozdejmować wszystkie kwiaty, które zaraz, wiecie, zaczną się tutaj trochę sypać. Szczególnie paprotka ma to do siebie, że mi się tu mega sypie. No i wiecie, trzeba po prostu to ogarnąć. W salonie to już najmniejszy problem, jeśli chodzi o umycie okna. Ale witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, w nowym dniu. Włączyłam już odkurzacz, Bruno przerywa pracę odkurzacza, też musiałam wyczyścić odkurzacz, bo włosy kocie były na rolce i trzeba było je aż, wiecie, mocno oczyścić. I co następnego? Jest, jakie piękne zdjęcie mi się tutaj wyświetliło przed chwilą, ale już przeskoczyło, bo bym Wam pokazała, jak Lila i Mati była mała.
Uwielbiam to, że właśnie na tym monitorze w kuchni Facebook portal wyświetla mi się właśnie dużo fajnych zdjęć. Artur porobił zdjęcia też z albumów, więc nie tylko takie, wiecie, z aparatów, ale też z albumów normalne zdjęcia. Na przykład tutaj mam swojej siostrzenicy, słuchajcie, zdjęcie i chrześnicy, jak chciałam powiedzieć, obie były małe. No powiedzmy, że obie były małe. I tak, wiecie, przełącza mi się i przełącza. Widzicie datę, godzinę. To jest moje zdjęcie z Cypru. Gdzieś tam zachód słońca, też bardzo fajne. Ale po co to? O, po to tylko przeszkadza w patrzeniu. Chcecie zobaczyć asystenta? To jest asystent, który mi pomaga myć żaluzję, roletę, jak to woli, żaluzję bardziej w kuchni. Brunuś, zdajesz sobie... Brunuś! A, zauważył, słuchajcie. Zdajesz sobie sprawę, że masz suchy kawałek tej? Daj to. No, w każdym razie on nie może inaczej, on musi tu. Zaraz go zgonię, a ja dalej, słuchajcie, tu myję i działam. Ty nie możesz tu być. Nie możesz. Nie wyżej, tylko niżej. Tu, moi drodzy, rozłożony jest ekspres. Zobaczcie, jak on teraz wygląda. No, tutaj się działo. Tu już Artur podkręcał, poprzykrywał też, żeby któryś z kotów, wiecie, śrubeczki mu nie ukradł. I to jest, słuchajcie, element, zaraz Wam pokażę, który się prawdopodobnie, znaczy na pewno on się złamał, tylko nie wiadomo, czy to jest jedyny element, który się popsuł. Także to jest właśnie zamówione i ma przyjść od 1 do 3 dni, ale powiem Wam, że jak to z Niemiec, to przypuszczam, że będzie później. Ja teraz zdjęłam kwiatki, czyszczę kwiatki, tak jak widzicie. No i będę, słuchajcie, myła drugie okno od środka. O, jakaś meszka i właśnie ją, pewnie ziemiurka, rusza Bruno. Brunuś, ja myję drugie okno. I słuchajcie, zaraz umyję do końca to okno i muszę iść i sięgnąć, słuchajcie, kontener, nie kontener, inaczej to się mówi, transporter Bruna. No po prostu Bruna czy Rabusia nie ma znaczenia, mam 3 w sumie transportery, jeden taki, wiecie, mocny, plastikowy, jeden plecak i jedną taką torbę miękką. Wszystkie są potrzebne, wszystkie nam się przydają w zależności od tego, gdzie potrzebujemy jechać w danym momencie z kotem, co załatwić. I dzisiaj czeka Bruna kolejny zestaw szczepień, także mamy dzisiaj wizytę na 16:15, mam nadzieję, że się wyrobimy. Dlatego teraz chcę jak najwięcej, słuchajcie, zrobić. Na szczęście obiad dla dziewczynek mam, coś pomyślę jeszcze dla mnie i dla Artura. No i ogarniam właśnie to drugie okno. Mam też ogarnąć filtr u rybek, bo już słabo działa i troszeczkę umyć chociażby, wiecie, tak z grubsza akwarium i chyba też to zrobię. I chciałam usmażyć dzisiaj krokiety z pieczarkami, serem żółtym, może jajkiem, też zobaczę. Ale na razie jeszcze jest mi to, słuchajcie, nie po drodze, bo inne rzeczy ogarniam, a Brunoś na parapecie. I jeszcze za chwilę po oknie przerwa mała, bo chcę wypić kawę, a powiem Wam, że ta parzona sypana to nie to samo, co z ekspresu, więc nadal ubolewam, że nie mam jeszcze mojego sprzętu. Brunoś, jedziemy. Brunoś jest gotowy, tak, jedziemy, kochanie, do weterynarza. Tutaj już, słuchajcie, mu naszkowałam kocyk, plecaczek. Czekamy chwilkę, już go pakuję i jedziemy. Brunuś, dzielny będziesz pacjent, dzielny. Brunuś już czeka, zobaczcie, już coraz bliżej plecaczka. Co to za mądry kotek już siedzi przy plecaczku? Ale zaczek jest w ogóle słodki, że akurat siedzi tu, co? Nie pójdzie nigdzie, tylko już czeka. Jedziemy, tak, już siedzi sobie Brunuś. Siedzi sobie tak. Tak, dobry kiciuś, dobry. Brunuś, głaszczesz go? I co, grzecznie siedzi? Nie chce wejść? No to dobrze.